Siemano, w dzisiejszym odcinku chciałem Wam przedstawić mój nowy motocykl Yamaha YZF-R125 2022 rok. Wersja wypuszczona na 60-lecie MotoGP. Powiem Wam, że jestem tak z tego motoru zadowolony, taki ładny, że aż po prostu szkoda mi nim jeździć. Ogólnie to historia kupna była taka, że pojechaliśmy po MTK 125, ale coś tam tak dziwnie wyglądał, jakby tam ktoś go robił, malował. Jeszcze zobaczyliśmy, bo to taki handlarz był, zobaczyliśmy u niego też R-kę 125, tylko z 21. No i tam on chciał za to 19 tysięcy, ale tu było tam tutaj na każdym elemencie praktycznie, na jakimś mocowaniu tam popękane, tutaj było też popękane, no praktycznie no nie wart był tyle, ile on by chciał. No i już tak zatraceni wróciliśmy i zadzwoniliśmy do salonu, ale w salonie nie mieli R-ek, tylko mieli MT-ki od ręki. No i tam koleżka wyczaił właśnie taką nową, z zerowym przebiegiem, na Elixie wystawioną. Ktoś go po prostu wygrał w konkursie Monster, w tym energetyku. I że tam ten chłopak, co go miał, po prostu tam miał jakiś paraliż i tam kiedyś w przeszłości nie mógł mieć żadnego prawka, nie mógł zrobić, nie? No i nowa salonówka w tej wersji, patrzyłem, kosztuje 27 tysięcy, a nam z zerowym przebiegiem w ogóle nieodpalaną udało się wyrwać za 22, więc jestem mega zadowolony. O, mam zamiar zamówić sobie crashpady, założę, tylko kurde, do tego rocznika to tak ciężko znaleźć, bo w ogóle nie ma. I tak coś tam dumamy, szukamy tego, co by podpasowało. Tak, żeby go przystosować pod siebie, to pierwsze, co bym chciał zrobić, to dać tutaj taką gumę przezroczystą, żeby mi się tutaj od suwaka czy czegoś nie porysowało. Tutaj po boki też. Najlepiej to białą albo przezroczystą, bo ta czarna to tak średnio będzie wyglądać, moim zdaniem. Mam w planach też zmienić kierunkowskazy na mniejsze, na jakieś mniejsze ledówki z przodu i z tyłu, zamontować krótkie mocowanie tej tablicy, bo te długie to tak średnio mi się podobają. No i może kiedyś w przyszłości ten wydech się zrobi, ale ten wymieni, nie? Ale mi osobiście nie przeszkadza, że on tak fajnie cichutko chodzi, nie? O, i pierwsze, co w nim zrobiłem, to ustawiłem sobie, jak przekręca się kluczyk, to się wyświetla na liczniku Hi Jacobs. No i tutaj macie, nawet przejechałem dopiero 11 km. Też fajna sprawa, bo w nim też jak się wyłączy zapłon, to do zobaczenia się pokazuje, także fajnie, fajnie. Podoba mi się ten motor. Czekamy na cieplejsze dni. Postaram się też jakoś solidniej ubrać, jakiś kombinezon czy kurtka i buty motocyklowe. No to też trzeba trochę teraz uważać. Myślę, że jak na razie to z crossów rezygnuję, to tak na 98%. I no może, no nie mówię tego na 100%, bo coś czuję, że i tak prędzej czy później do tego wrócę. No wiadomo, że zawsze będzie się chciało wracać do tych chwil, że tak powiem. Co tam mogę Wam jeszcze o niej powiedzieć? Malowanie i te złote felgi strasznie mi się podobają. To jest też kwestia gustu, bo kiedyś jak też patrzyłem, to na zdjęciach też mi się tak średnio podobała. Ale na żywo powiem Wam, że wygląda petarda. Pokażę Wam, jak odpala, jak to chodzi. W ogóle wyczytałem w internecie, że tak, wiem na pewno, że sprzęgło jest w nim antyhoppingowe i ma, co na tą klasę to jest dosyć rzadko spotykane, zmienne fazy rozrządu na
w wałku ssącym i po prostu nie czuć tego takiego przeskoku jak w takim Pałteku na przykład, ale czuć, że od 6,5, od 7 tak żwawiej już idzie. Pokażę wam jak chodzi. Kontrolka od ABS-u się świeci, bo w Yamahach jest tak, że dopiero jak się ruszy, to dopiero ten, dopiero znika. Bardzo ładnie chodzi. Mi to tak się podoba ten motor. Ten, patrzyłem sobie też nowy model 223, ale on jeszcze nie jest dostępny w Polsce. Pewnie może ktoś kojarzy taką R6 na przykład z 17 roku. Ona ma tutaj takie breszki. I właśnie w RC tej 223 też coś takiego zrobili. I zamiast lampy dać o tutaj, to tą lampę dali jedną taką tutaj. Też moim zdaniem to kozak wygląda. No. No i w sumie to tyle, co chciałem wam powiedzieć na temat tego motorku. Także do zobaczenia już w otwartym, że tak powiem, sezonie. Czekamy na cieplejsze dni i jeździmy. Na pewno wam coś tam wrzucę z jakichś dłuższych tras, bo mamy już ze znajomymi mamy już ze znajomymi taki plan, żeby tam na wakacje gdzieś wyskoczyć, gdzieś tam nad morze czy na Mazury. W majówkę na pewno chcemy też pojechać na jakieś Mazury, także no. Do zobaczenia za niedługo. Na razie.